No. Autopromocja. Radio Conchita, proszę Państwa. Tak FM, Euro, Conchita. Polskie Radio 24. Barbie. Informacje dnia. Langström. Pół minuty po pierwszej, przed mikrofonem Robert Kawka. Wysokie stężenie zanieczyszczeń powietrza może utrzymać się do środy, informuje główny inspektor ochrony środowiska. Znacząca poprawa jest spodziewana wraz ze wzrostem prędkości wiatrów, który sprzyja rozrzedzeniu pyłów. Toksyczne substancje w atmosferze są w południowej i centralnej Polsce. Natalia Żyto. W Rybniku normy dobowe zostały przekroczone o 700%. Prezydent miasta zdecydował o darmowej komunikacji publicznej, a także odwołał zajęcia w szkołach i przedszkolach. Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego mówi, że przy takich stężeniach powinniśmy ograniczyć przebywanie na zewnątrz do minimum. To zwłaszcza osób z grup ryzyka, takich jak małe dzieci, ludzie chorzy na astmę, na PHP, na choroby układu krążenia, ludzie starsi. Wszystko przez palenie śmieci w starych kotłach, mówi Leszek Karski z GIOŚ-u. Czyli kominki, piecyki, kotły przestarzałe, paliwa niskiej jakości. Do tego oczywiście dokłada się transport, natomiast transport jest jakby dodatkiem. Premier Beata Szydło zwróciła się dzisiaj do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o rekomendacje dotyczące smogu. Rzecz jest niezwykle ważna, bo dotyczy zdrowia Polaków i kwestii bezpieczeństwa. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska co roku przez zanieczyszczone powietrze umiera 45 tysięcy osób w Polsce. Natalia Żyto, Polskie Radio. Zwróciłam się do przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, pana wicepremiera Mateusza Morawieckiego, aby najbliższe posiedzenie było poświęcone właśnie kwestii czystości powietrza w Polsce, bezpieczeństwa związanego z tym i zdrowia Polaków, a żeby Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów wypracował rekomendacje dla Rady Ministrów związane z tym, co w ostatnich dniach tak bardzo zajmuje opinię publiczną. A to już premier Beata Szydło, która zwróciła się o rekomendacje dotyczące walki ze smogiem. Toksyczne substancje w atmosferze są w południowej i centralnej Polsce. W tym czasie osoby z tak zwanej grupy ryzyka nie powinny wychodzić na zewnątrz, bo może to stanowić zagrożenie dla ich zdrowia. Nieznani sprawcy zdewastowali pomnik polskich ofiar zbrodni w Hucie Pieniackiej na Ukrainie. Wynika to z wpisu ambasadora RP w Kijowie Jana Piekło, zamieszczonego na Facebooku. Na portalu YouTube został opublikowany krótki film przedstawiający skalę zniszczeń. Kamienny krzyż znajdujący się w centralnej części pomnika został rozbity na kilka części. Jedna ze stojących obok zniszczonego krzyża tablic została pomalowana na żółto i niebiesko, czyli kolory znajdujące się na fladze Ukrainy. Na drugiej tablicy umieszczono barwy czerwoną i czarną z flagi ukraińskiej powstańczej armii oraz symbol SS. Zbrodnia w Hucie Pieniackiej została dokonana przez oddziały UPA i SS Galicjen 28 lutego 1944 roku. W wyniku akcji pacyfikacyjnej zginęło około 1000 polskich mieszkańców wsi, która została zrównana z ziemią. Stany Zjednoczone nakładają kolejne sankcje na obywateli Rosji. Tym razem dotyczą one 5 osób, wśród których jest szef Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Aż tego zatkało. Przedstawiły raport cyberataków przeprowadzonych podczas wyborów prezydenckich. Amerykańscy urzędnicy podkreślają, że w tym przypadku te dwie sprawy nie mają ze sobą nic wspólnego. Łącznie 5 wysoko postawionych Rosjan zostało wciągniętych na czarną listę. Tak. Taką decyzję podjął resort finansów USA. Na liście znaleźli się m.in. agenci Kremla. To Dmitrij Kovtun i Andrzej Ługowoj. Brytyjczycy zarzucają im zamordowanie w 2009 roku w Londynie Aleksandra Litwinienki. Całe piące zostały zamrożone aktywa. Ponadto teraz będą oni mieli trudniejszy dostęp do transakcji bankowych. Waszyngton zarzuca im także przyczynienie się do śmierci w więzieniu Siergieja Magnickiego. Zatrzymano go 9 lat temu w związku z prowadzonym śledztwem wobec największego funduszu inwestycyjnego w Rosji. Sprawa ta wywołała spięcia dyplomatyczne na linii USA-Moskwa. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. W Leeds w Wielkiej Brytanii zmarł Zygmunt Bauman, polski socjolog, filozof i eseista. Miał 92 lata. Profesor Bauman był jednym z twórców koncepcji postmodernizmu i autorem pojęcia płynnej nowoczesności, będącej próbą opisania najważniejszych problemów współczesnego świata. Badał teorię kultury, a także komentował aktualne wydarzenia oraz sprawy polityczne. Przez lata pełnił funkcję kierownika katedry socjologii na University of Leeds. Od 1990 roku był profesorem emerytowanym. Publikował m.in.
Gazecie Wyborczej, na łamach Krytyki Politycznej i na portalu Instytutu Obywatelskiego. Do końca życia udzielał się publicznie. Był laureatem wielu wyróżnień, w tym za książkę Nowoczesność i Zagłada otrzymał Europejską Nagrodę Amalfi. W 1998 roku za całokształt twórczości odebrał Nagrodę imienia Teodora Adorno. W 2010 Nagrodę Księcia Asturia, 4 lata później Nagrodę Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego. W 2010 roku Zygmunt Bauman odebrał z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie, Pomorzu i Podkarpaciu zachmurzenie umiarkowane i duże i tu lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura od minus 26 stopni lokalnie na południu, przez minus 19 na południu i wschodzie, minus 16 w centrum, minus 7 na zachodzie do minus 4 lokalnie na wybrzeżu. Wiatr słaby, tylko na Pomorzu i wybrzeżu dość silny i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 6 minut po pierwszej. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W Polskim Radiu 24. Kulisy spraw. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Jerzy Jachowicz. Moim gościem jest pan redaktor Wojciech Cieśla, dziennikarz śledczy, pracujący obecnie w Newsweeku. Dobry wieczór. Pamiętam, przed kilkoma laty zajmował się pan najbardziej zagadkową sprawą polskiej kryminalistyki III RP, mianowicie zabójstwem małżeństwa Jaroszewiczów, Alicji i Piotra Jaroszewicza. To rzeczywiście sprawa, która, nie uprzedzając na razie faktów, stawia w gruncie rzeczy w jednym szeregu z takimi sprawami jak zabójstwo generała Marka Papały czy zabójstwo Krzysztofa Olewnika. I właściwie była to pierwsza wielka zbrodnia III RP, jeżeli nie liczyć tego, co się stało zaraz na starcie III RP, czyli w kwietniu 1989 roku zabójstwo księdza Sylwestra Zycha. Ale tak naprawdę to była pierwsza głośna sprawa. Jak pan ją pamięta? Ten dzień, w którym dotarła do pana ta wiadomość. Tego dnia nie pamiętam, bo wtedy byłem rok po maturze, panie redaktorze, ale pamiętam tę historię. A pan tak poważnie wygląda. Pamiętam tę historię, bo to była sprawa, z którą się stykały wtedy pokolenia dziennikarskie. Ja zacząłem pracę w latach 90. jako dziennikarz i wtedy ta historia była żywa, ponieważ do zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów doszło w 92 roku we wrześniu. Natomiast sprawa została w pewien sposób rozwiązana przez sąd dopiero pod koniec lat 90., na początku 2000. To tak, ciągnęła się, pierwszy chyba wyrok był w 96, później 98, później jeszcze 2005. Natomiast to była sprawa, która była wielką sprawą, dlatego że po pierwsze duże nazwisko, czyli były PRL-owski premier, jego żona, po drugie okoliczności. Po trzecie sposób prowadzenia śledztwa przez policję, głównie przez policję. Tam jakby prokuratura musiała już mieć do czynienia z tym, co zebrała policja. Natomiast pamiętam taką scenę z końca lat 90. w Pałacu Mostowskich, czyli siedzibie warszawskiej policji. Któryś z policjantów przeprowadzał mnie z jednego korytarza na drugi. Przechodziliśmy przez takie półpiętro, gdzie za kratami leżały w workach jakieś, wydawało się, śmieci. I wtedy ten policjant powiedział, a to są właśnie dowody rzeczowe ze sprawy Jaroszewiczów. W ten sposób jakoś się otarłem o te historie, natomiast to była rzecz rzeczywiście, o której się dużo mówiło i chyba nie było wtedy dziennikarza tak zwanego policyjnego, który by się z tą sprawą nie zetknął. To przypomnijmy, że zabójstwo Jaroszewicza nastąpiło w momencie, gdy on miał lat 83. Natomiast pan wspomniał o jego przeszłości. No to był jednym z najdłużej panujących premierów. 10 lat. 10 lat. To chyba on, zdaje się, nie, to Cyrankiewicz, nie powie, że obetniemy rękę. Tak, natomiast w momencie, kiedy dochodzi do zabójstwa Jaroszewiczów, to Piotr Jaroszewicz jest 10 lat już, ponad 10 lat w tak zwanej odstawce, czyli nie pełni żadnych funkcji państwowych. Był chyba nawet internowany, jeżeli dobrze pamiętam, kilka na początku, tak, stanu wojennego.
miejsce, w którym doszło do tej zbrodni, to jest willa pod Warszawą na bardzo dużej działce. Ten teren jest ogrodzony, pilnowany przez dużego psa sznaucera oraz wysokie ogrodzenie i brud kołczasty. Trudno jest tam się dostać. Małżeństwo Jaroszewiczów bardzo pilnuje swojej prywatności i raczej osoby postronne nie mają z tym małżeństwem kontaktu. Tak, każde przyjście, nawet znajomych, musiało być uprzedzone i otwierana furtka w takiej małej warowni w gruncie rzeczy. Także między innymi ze względu na tego sznaucera wielkiego, który i strasznie agresywnego, prawda? Więc kto odkrył te ciała zmarłe? Małżeństwo Jaroszewiczów miało jakby swoje własne dzieci ze związków przed małżeństwem oraz jednego, że tak powiem, wspólnego syna. I to właśnie ten syn Jan. Tak, znalazł najpierw zwłoki ojca, pobiegł na policję, czy pobiegł dzwonić po policję, teraz nie pamiętam dokładnie, ale to były czasy bardzo analogowe, tak, 92 rok, więc dopiero policja na miejscu odkryła ciało żony Jaroszewicza. No i wtedy jakby następuje akcja, która ma kolosalne znaczenie dla całej tej sprawy, dla tego śledztwa, ponieważ w bardzo krótkim czasie to miejsce, gdzie policja odnajduje zwłoki, zjeżdża się mnóstwo osób postronnie, to się później będzie opisywało, czyli przede wszystkim dziennikarzy, przypadkowych policjantów niezwykłych ze sprawą. Tak, wysokich dziennikarzy. Zgadza się, tak. Bo pierwsi policjanci to byli ludzie z ulicy Grenadierów z Grochowa, bo to był najbliższy komisariat. I chcę panu powiedzieć, jako pewnie będzie to dla pana zaskoczeniem, mianowicie pierwszy policjant, który zjawił się tam na miejscu zbrodni, nazywał się Dariusz Woźniak. Natomiast ja, przygotowując się do tej naszej rozmowy, przejrzałem pana teksty, które dotyczyły tej sprawy i między innymi trafiłem na tekst, w którym znajduje się zdjęcie. Jest zdjęcie Jaroszewiczów dokładnie na kilka, pan przejmował nie zdawał z tego sprawy, który fotograf czy ilustrator umieszczał w tygodniku to zdjęcie. Ono było na kilka tygodni, przed śmiercią, tą dramatyczną, tragiczną. Bo to była promocja książki Janusza Rolickiego, tak, Przerwana dekada. I to była wielka rozmowa z Jaroszewiczem, z Gierkiem, przepraszam, a Jaroszewicze byli na promocji tej książki. I dlaczego utkwiło mi nazwisko Woźniak? Ponieważ na tej fotografii okazało się, że kilka znajomych postaci. Państwo Jaroszewicze, Alicja i Piotr siedzieli w pierwszym rzędzie i całe zdjęcie to właściwie ich dwie główne postaci, ale z tyłu, patrzcie, w trzecim rzędzie siedzi Aleksander Kwaśniewski. Zaraz za nim mój stary przyjaciel, z którym wydawaliśmy książki w podziemiu, Andrzej Roman. A jeszcze kawałeczek dalej, taki kolega, Alik Wieczorkowski. Natomiast Woźniak, ale inny, Grzegorz Woźniak, ten z telewizji PRL-owskiej ze stanu wojennego. Więc to zdjęcie było niezwykłe, oprócz Jaroszewiczów, ale faktem, że kilka tygodni przed zabójstwem. To też moment, w którym dzieje się to wszystko, to jest taki moment, jak wspominasz o tej promocji książki, takiej biograficznej, autobiograficznej Gierka. To jest moment, w którym Polska się bardzo mocno zmienia, ale zmienia się też polska policja. Natomiast to, co się tam odbywa wokół śledztwa w tej sprawie, to jest absolutnie PRL przeniesiony do Nowej Polski, bo śledztwo jest prowadzone w sposób skrajnie nieudolny. To znaczy, kiedy tam się zjeżdżają ci wszyscy policjanci, to ta historia tak naprawdę jest opowieścią o tym, jak policja sam sobie zadeptała ślady. Bo policjanci biegają po tej willi, dość długo zbierają rzeczywiście ślady, bo te oględziny tak zwane trwają ponad dwa dni, ale w tym czasie policjanci gdzieś sobie urządzają palarnię, więc pieczołowicie zbierają swoje własne pety, które później przesyłają do laboratorium i badają, kto to wypalił. Odciski palców zostają zamazane, gdzieś odcisk buta też okazuje się być odciskiem buta policjanta. Mnóstwo błędów. Jest taka opowieść o tym, że raport
raport, który po tym śledztwie wydała Komenda Główna Policji wiele lat później. Do dzisiaj służy policjantom w szkole policji do tego, żeby się uczyć, jak nie prowadzić śledztw. Tak, wtedy na Zachodzie były już specjalizowane grupy do zabezpieczania śladów. U nas byliśmy jeszcze w XIX wieku, jeśli chodzi o traktowanie śladów i o ich ochronę. Na dawno wspomniałem tu o śmierci generała Marka Papały. Podobnie, a przecież upłynęło już ponad 7 lat, czy blisko 7 lat i właściwie ta historia z odkrywaniem śladów, ze zniszczeniem śladów na miejscu powtórzyła się i dopiero po kilka lat, o ile dobrze pamiętam, po zabójstwie generała Marka Papały, generał Adam Rapacki stworzył takie techniczne grupy do zabezpieczania śladów. To byli specjaliści, którzy zjawiali się na miejscu poważnych przestępstw tylko w tym celu. Więc to zadeptywanie śladów rzeczywiście miało miejsce. Więc pan mówi o błędach policji i istotnie, ale później jeszcze policja pracuje nad wykryciem sprawców. Jak to było? To warto powiedzieć, że także w tej sprawie powstała specgrupa i policjanci rzeczywiście wzięli się bardzo mocno do pracy. No natomiast tych błędów, które zostały popełnione, nie sposób było przekreślić. Do tego parę razy pomylili się tak mocno, że aż nie do wiary. Między innymi nie sprawdzając, nie robiąc takiego porządnego wywiadu. Pamiętamy, że wtedy nie ma monitoringu, nie można sprawdzić, kto do kogo dzwonił, z jakiej komórki i tak dalej. Bardzo analogowe czasy. Policjanci na miejsce przestępstwa przyjeżdżają nesko. Podejrzani odjeżdżają z okolicy syreną BOS. To był taki samochód. Mało kto dzisiaj pan. Panie redaktorze, a czy pan pamięta opowieść Jerzego Jachowicza, autentyczną, z tego zdarzenia? Nie. Pierwszy dzień, kiedy zjawia się policja, jest także tym dziennikarzy, czas około południa, dokładnie 2 września i ja obchodzę całą tę posesję, dostaję się do sąsiadów z drugiego domu, gdzie stoi taka wiata przylegająca do tego płotu wraz z drutami kolczastymi prowadzącymi na posesję Jaroszewiczów. Ja podstawiam deskę pod tą wiatę, wchodzę po deskę, z wiaty wyskakują nad tymi drutami na posesję i wchodzę do willi Jaroszewicza. Jestem na parterze, rozglądam się, dziwię się, bo rzeczywiście mnóstwo obrazów wisi cennych. Nawet dla takiego ignoranta jak ja natychmiast dostrzegam, że to muszą być jakieś wartościowe obrazy i chcę iść na górę, gdy nagle zjawia się na czubku tych schodów prowadzących, bo to jest takiego długiego, wielkiego holu, można powiedzieć holu i jednocześnie mieszkania i zjawia się policjant i pyta, a pan co tu robi? No więc ja mówię, że właśnie przyjechałem tutaj robić reportaż i tak dalej, no ale zawołał prokuratora, właśnie pana Artura Kasyka, który później będzie oskarżał i o którym to na pewno będziemy mówili i w ten sposób zostałem wypłoszony z tej, ale to jest dowód na to, o czym pan mówi, no bałagan, straszny bałagan. Policja zakładała na początku bodajże 6 wersji tego, co się wydarzyło. Konflikty w rodzinie między innymi, przypadek, czyli że jacyś rzeźmieszkowie, w których wtedy jednak było całkiem sporo, przestępczość w Warszawie była bardzo, bardzo wysoka. Zakładali też, że to była grupa, która wcześniej jakąś inną osobę z tej samej okolicy torturowała, żeby wydobyć od niej kosztowności czy pieniądze. I jakby wśród wielu tych scenariuszy był też zwyczajny motyw rabunkowy. Z tym, że to był dosyć słaby do udowodnienia motyw, ponieważ na ścianach willi Jaroszewiczu pozostawały dość cenne nawet dla laika obrazy, jakieś kossaki, chyba obraz Picassa i tak dalej, więc mnóstwo takich tropów, które wiodą donikąd. I policjanci bardzo długo, ponad rok właściwie... Byli saszetka tam w jakimś miejscu widoczny, w której były drogocenne złote pierścionki. Saszetka, która się pojawia, znika, znajduje się w sejfie, znika z tego sejfu i tak dalej. Tam było mnóstwo takich bocznych, ale też interesujących wątków. Natomiast gdzieś mniej więcej po roku policjanci dostają informację od jakiegoś swojego agenta, że
że sprawa ma związek z grupą kilku mężczyzn z Mińska Mazowieckiego i że to oni właśnie zaplanowali i przeprowadzili napad na mieszkanie Jaroszewiczów. To był program Kulisy Spraw. Moim gościem był Wojciech Cieśla, dziennikarz śledczy Newsweeka. Program prowadził Jerzy Jachowicz. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W Polskim Radiu 24. Debata poranka. A gość w Polskim Radiu 24 są pan Jacek Lidzieniewicz, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pan Adam Ostoński, Krytyka Polityczna. Dzień dobry. I po godzinie 9.30 będziemy się także łączyć z profesorem Piotrem Wawrzykiem, politologiem z Uniwersytetu Warszawskiego, ale na te rozmowy jeszcze chwilę poczekamy. No to panowie, zacznijmy w takim razie od tego, co jeszcze trwa. Konferencja prasowa marszałka Senatu, pana Karczewskiego. No i pytanie, czym to dzisiejsze spotkanie, zaplanowane na godzinę 14, ma szansę się zakończyć? Ja uważam, że rzeczywiście tam jakby kolejny zdarzeń harmonogram biegnie do tego, żeby w ostatniej chwili przed jednak 11 stycznia zawrzeć jakiś kompromis. No i teraz zaczynamy, rozumiem, targi o to, na jakich warunkach ten kompromis będzie zawarty, bo mam wrażenie, że Polacy są zmęczeni tym konfliktem. Opozycji nie udało się jakby uzasadnić, po co ona w ogóle tam siedzi. To przybrało trochę kabaretową formę. Więc no czas już to po prostu zakończyć. Tylko teraz rzeczywiście opozycja przychodzi do PiSu i chce zawrzeć kompromis. Co należało się w sumie chyba tego spodziewać. A to panie Jacku, jakby mamy dwójkę uczestników tego, czyli mamy społeczeństwo, które bez wątpienia jest chyba już trochę zmęczone tym, co się dzieje. Być może też nie do końca rozumie sens wszystkich tych wydarzeń, które obserwujemy. Po drugiej stronie mamy opozycję, która no, w jakiejś części przynajmniej rzeczywiście wysyła takie sygnały, że chce kompromisu, ale dlaczego na ten kompromis ma iść Prawo i Sprawiedliwość? Żeby pokazać się jako rozsądna, decydująca partia, która jest odpowiedzialna za kraj, za Polskę. Tak to można przedstawić. A mam wrażenie, że też odbija się to wszystko na powadze Sejmu, na powadze polskiej polityki. Jeżeli konflikt będziemy eskalować i będzie on szedł dalej i dalej i dalej, nie wiem, tam będą się przykuwać poseł Kierwiński nauczy się chodzić na rękach po sali i klaskać nogami, no to finał tego może być taki, że społeczeństwo powie dość całej klasie politycznej. Pan Adam Ostoński. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość zapędziło się w demonstrowaniu swojej siły. Tak bardzo się zapędziło, że ta siła zaczęła wyglądać jak słabość. W związku z tym próba wydobycia się z tej sytuacji poprzez propozycję rozwiązań kompromisowych. Ja mam problem z pojęciem kompromisu tutaj, dlatego że wydarzyło się parę rzeczy, które naprawdę do tej pory były niesłychane. W głosowaniu słynnym w sali kolumnowej na liście osób liczących głosy są posłowie, których nie było na tej sali. Jest podejrzenie, że uzasadnione zdjęciami, że w głosowaniu brały udział w ogóle osoby nie będące posłami, więc wydarzyło się coś naprawdę przełomowego, jeśli chodzi o głosowanie nad ustawą budżetową. Teraz trudno jest mi sobie wyobrazić, jaki kompromis tutaj można zawrzeć, inny niż ponowne głosowanie nad budżetem. Ale to przepraszam, to tu od razu wejdę w słowo, bo w tym wystąpieniu, o którym mówiłem, podczas tej konferencji prasowej, która dosłownie minutę temu się zakończyła, marszałek Karczewski bardzo jasno powiedział, że budżet został uchwalony, teraz ustawa budżetowa trafia do Senatu. Więc można odnieść wrażenie, że niejako wyznaczył pewną granicę. Tak, bo właśnie na tym polega ten ruch ze strony PiSu, wyjście, zaproponowanie czegoś, co nazywają kompromisem, czyli przyklepanie tego w gruncie rzeczy bezprawnego głosowania nad budżetem za pomocą ustępstw w innych obszarach. I teraz opozycja oczywiście jest w pułapce, opozycja parlamentarna, dlatego że jakikolwiek ruch zrobią, na cokolwiek się zdecydują, to będzie źle. Tak, nie mają tak naprawdę dobrego ruchu, bo jeśli zgodzą się na to, to przyklepią bezprawie, staną się za nie współodpowiedzialni, a jeśli się nie zgodzą, to będą
dopuszczą do eskalacji sytuacji, na której tak naprawdę tracimy długofalowo wszyscy, ale krótkofalowo najwięcej traci właśnie opozycja. Dlatego ja sądzę, że jakiś typ porozumienia w sprawie tego, co robić dalej, jak dalej ma funkcjonować parlament, będzie wypracowany. Natomiast niestety mleko się rozlało i bardzo dużo złych rzeczy, jeśli chodzi o kulturę polityczną, się wydarzyło. Ale pani Adamie, to co się w tej chwili dzieje? Czyli ta reakcja Prawa i Sprawiedliwości, to jest niejako odpowiedź na propozycję, która wyszła od opozycji totalnej. Myślę tutaj o Ryszardzie Petru i Nowoczesnej, bo po pierwsze, to on mówił o tym, że dobre, znaczy potrzebne jest spotkanie wszystkich najważniejszych partii politycznych, aby wypracować pewien kompromis. Dwa, no ta propozycja, która na razie nie jest jeszcze oficjalną propozycją, by być może jeszcze raz głosować poprawki zgłoszone wcześniej przez przedstawicieli opozycji, ten pomysł niejako potwierdził również marszałek Karczewski jeszcze wczoraj, jeżeli dobrze pamiętam, no to też była propozycja, czy też sugestia, która wyszła od Ryszarda Petru. To była jego inicjatywa. Myśli pan, że lider Nowoczesnej, no, jako pierwszy głośno przyznał się do tego, że jesteśmy trochę w narożniku, mówię o opozycji? Tak, oczywiście. Myślę, że właśnie Ryszard Petru może mieć takie poczucie, że znalazł się trochę w narożniku, bo wygląda na to, że on nie do końca ogarnia w ogóle, po co jest ten protest, który wspólnie zorganizowali posłowie Nowoczesnej z posłami Platformy Obywatelskiej. Nie do końca rozumie, jak się powinien zachowywać lider. Przepraszam, panie Adamie, ale jaki świadectwo pan wystawia jednej z głównych partii opozycyjnych? Bo jeżeli tak naprawdę... Nie, to Ryszard Petru, to nie ja. Czyli części opozycji. Bo jeżeli głównymi partiami, które stoją za tym protestem, jest Platforma Obywatelska i Nowoczesna, liderami, którzy stoją za tym protestem, jest Grzegorz Schetyna z jednej strony, po drugiej Ryszard Petru. A pan mówi o tym, że Ryszard Petru, lider tejże partii Nowoczesna, nie do końca ogarnia to, co się w tej chwili dzieje, no to przyzna pan, że to nie jest najlepsze świadectwo. Ja po prostu opisuję, co się dzieje. Mnie też jest bardzo przykro z tego powodu. Wolałbym, żeby liderzy partii parlamentarnych ogarniali, co się dzieje, wiedzieli, co robią i po co to robią. Natomiast w przypadku Ryszarda Petru niestety nie mam takiego wrażenia i te całkiem sensowne, ciężko pracujące osoby w klubie Nowoczesnej, mam na myśli Ewę Lider, Joannę Szoring-Giergus czy Krzysztofa Mieszkowskiego, po prostu są taką grupą osób bez autentycznego lidera, który by rozumiał to, co jego klub robi, też jak rozumiem na jego własne życzenie. To jednak wyjazd na wakacje w sytuacji, kiedy jego ludzie marzną na sali sejmowej, to nie jest coś, co lider partii opozycyjnej powinien robić, nawet jeśli to są krótkie wakacje. To teraz spójrzmy na drugą stronę naszego stołu. Panie Jacku, to co się w tej chwili dzieje, te propozycje, które zgłosił Ryszard Petru, to jest pewnego rodzaju ucieczka do przodu, właśnie w związku z tymi wydarzeniami. To jest oczywiście ucieczka do przodu. Ja bym chciał przypomnieć, że jednak przyczyną tego głosowania na sali kolumnowej było to, że posłowie opozycji zablokowali mównicę sejmową. Może to było podjęte, może decyzja była podjęta zbyt pochopnie. Z drugiej strony podejrzewam, że nikt się nie spodziewał, że to zabrnie tak daleko. Pewnie można było się również wtedy spodziewać, że jednak po tej decyzji marszałka na przykład posłowie opozycji pójdą po rozum do głowy. No nie, nie poszli. Poszli na ostro. Wszystko poszło na ostro rzeczywiście. A myślę sobie, że to jest pewnego rodzaju kompromis głosowy. Po prostu zgłoszenie tych poprawek 300, zdaje się, tam były, które głosowano blokowo na sali kolumnowej, jako z powrotem do procedowania w Senacie i rozwiązujemy problem kwestii budżetu. Tak? No tak, ale przecież Prawo i Sprawiedliwość i tak przegłosuje te poprawki. No oczywiście, znaczy, to jest oczywiście sztuka na sztuki, tak? bo powiedzmy sobie, to jest oczywiste, że Prawo i Sprawiedliwość ma większość, mało tego, opozycja przez ostatni rok robiła wręcz zarzut tego, że Sejm jest maszynką do głosowania, że to nie ma żadnego sensu, że tam w zasadzie sprawiała wrażenie, że z łaski przychodzi na te posiedzenia Sejmu, bo nie ma nic do powiedzenia. No i przypomnę, że nawet posłowie Platformy już wychodzili z głosowań sejmowych. Pamiętna scena, jak ta opozycja reprezentowała tylko Nowoczesna. Już to tam, a zresztą burę straszną za to złapała Platforma. Pamiętacie, panowie?
I co? I teraz to nam się sprzedaje się tym biednym ludziom znowu tą narrację, że to ma jakieś bardzo duże znaczenie, czy to tak, czy siak. No więc wiadomo, jaki był PTK, oczywiście finał. Co oczywiście, ale jednak uważam, że dla czystości standardów fajnie by było, gdyby zrobić jakiś ukłon w stosunku do ludzi, którzy martwi chociażby na protest. Do tych scenariuszy, tych możliwych scenariuszy, które wydarzą się bardzo, bardzo szybko, w najbliższych godzinach. Do tego będziemy wracać już za chwilę w debacie poranka na antenie Polskiego Radia 24. Przypomnę, w studiu Jacek Liziniewicz, Gazeta Polska Codziennie oraz Adam Ostolski z Krytyki Politycznej. Do rozmowy wracamy już za kilka minut. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Jedynym sposobem prac nad ustawą budżetową jest kontynuacja prac w Senacie, a potem w Izbie Niższej Parlamentu, uważa marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Część opozycji z kolei twierdzi, że głosowanie budżetu w sali kolumnowej, a nie plenarnej, było niezgodne z prawem i Sejm powinien zająć się budżetem ponownie. Od kilku tygodni posłowie PO i Nowoczesnej protestują w budynku Sejmu. Wczoraj lider PO Grzegorz Schetyna nie wziął udziału w rozmowach innych ugrupowań z marszałkiem Senatu. W TVP Info Marek Kuchciński zapewniał o legalności głosowania w sali kolumnowej. Dodał, że jedyna szansa na zmiany w ustawie to właśnie w Izbie Wyższej. Projekt budżetu jest w Senacie. Senat nad tym projektem będzie w tym tygodniu pracował i w związku z tym jakakolwiek szansa, żeby znaleźć receptę na namysł, na dyskusję nad budżetem, właśnie jest w Senacie. Marszałek Senatu tutaj zaproponował bardzo dobre rozwiązanie, rozmowę na temat budżetu. Marek Kuchciński ma nadzieję, że 11 stycznia, gdy Sejm wróci do pracy, protest opozycji się zakończy. W TVP Info oceniał, że protestujący posłowie łamią regulamin Sejmu i kodeks karny. Jego zdaniem powinna z urzędu zająć się tym prokuratura. Przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie manifestowała grupa aktywistów i obrońców praw zwierząt. To reakcja na rządowy projekt nowelizujący prawo łowieckie. Jego autorem jest resort środowiska, a prace nad nim toczą się w sejmowej podkomisji. Żubrów, wilków, zabijanie? Dla tradycji polowanie? Myśliwi w dalszym ciągu będą mogli strzelać nawet z odległości 100 metrów od naszych domów. Nadal będą mogli używać wysoce toksycznej amunicji ołowianej, zakazanej w większości krajów Europy. W dalszym ciągu dopuszczalne będą polowania zbiorowe, które nie spełniają ustawowych celów łowiectwa i degradują ojczystą przyrodę. I pozwólmy, by ten podział, jak ktoś jest emocjonalny, jak ktoś ma wrażliwe empatię, to znaczy, że nie ma racji. Zebrani dostarczyli do siedziby PiS ponad 50 tysięcy podpisów pod apelem przeciwko projektowi. W manifestacji brało udział około 100 osób. Przed Brytyjczykami kolejny dzień strajków. Wczoraj Londyn został sparaliżowany przez protest pracowników metra. Dziś strajkować będą osoby zatrudnione w firmie kolejowej Southern, obsługującej połączenia m.in. z Londynu do Brighton. Ocenia się, że codziennie tymi liniami podróżuje 300 tysięcy pasażerów. Ten protest potrwa również we środę. Potem nastąpi dzień przerwy, a kolejna faza strajku nastąpi w piątek. Dziś odbędzie się także strajk w British Airways. Linie lotnicze zapewniają, że wszyscy pasażerowie, którzy wykupili bilety na dziś, polecą. Może się zmienić godzina wylotu z jednego lotniska Heathrow. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 1:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W Polskim Radiu 24. Debata poranka. Polskie Radio 24, debata poranka trwa, rozmawiamy o scenariuszach możliwych przed 11 stycznia. Wtedy do pracy wraca parlament. Dziś zapowiedziane jest spotkanie na zaproszenie marszałka Senatu, pana Stanisława Karczewskiego. Na tym spotkaniu mają się pojawić, zostali zaproszeni, może w ten sposób zostali na to spotkanie zaproszeni wszyscy liderzy partii parlamentarnych po to, aby wypracować kompromis i wymyślić jakiś sposób na wyjście z tego pata, który w tej chwili
obserwujemy. Do naszych gości, przypomnę, pan Jacek Kliziewicz, Gazeta Polska Codziennie, pan Adam Moskowski, Krytyka Polityczna. Już teraz dołącza pan profesor Piotr Wawrzyk, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, to pytanie już w studiu padło, ale nie sposób naszej rozmowy też od niego nie rozpocząć. Czym się to spotkanie pana zdaniem może zakończyć, to spotkanie u marszałka? Zapewne prezentacją tych ustaleń, które zostały na nim przyjęte, ustaleń, które doprowadzą do tego, że zostanie zakończona okupacja budynku sali plenarnej Sejmu i po stronie 11 wrócą do pracy. W moim przekonaniu to porozumienie będzie się sprowadzało do tego, o czym przez hukiem słyszeliśmy z obu stron w zasadzie. Najpierw ze strony pana Petra, później marszałka Kaczyńskiego, że temat zajmie się poprawkami do budżetu zgłoszonymi przez opozycję, a w efekcie projekt budżetu trafi do Sejmu i tam te poprawki zostaną przegłosowane. No ale to by oznaczało, że tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość za ten kompromis zapłaci bardzo niską cenę. I to też niestety no ale to jest de facto i nie tylko liderzy, bo tam było parę takich więcej zwycięstwo rządzących, dlatego że w ten sposób, jeżeli taki kompromis będzie zawarty, to opozycja uzna, że głosowania 18 grudnia zostały przeprowadzone prawidłowo, że nie było żadnych że nie można podnosić zarzutu nieprawności przyjęcia budżetu. A dlaczego tak się stanie? Moim przekonaniem to jest efekt dwóch czynników. Po pierwsze tych kompromitacji, które mieliśmy po stronie opozycji w bieżącym tygodniu, w ostatnim tygodniu, ale też z drugiej strony jest efekt tego, że posłowie opozycji są już po prostu trochę zmęczeni tą okupacją. No, ile można dyżurować przychodzi, nawet jeżeli to jest godzina czy półtorej, ale praktycznie co kilka dni. I w efekcie następuje swego rodzaju zmęczenie materiału. Stąd tak niewielkie ustępstwa po stronie rządzących. Teraz opozycja zapędziła się trochę z kozirów i ta opozycja musi więcej ustąpić. No to teraz jeszcze jedna informacja. Z tego, co w tej chwili wiem, to obecność na tym spotkaniu marszałka Kaczyńskiego potwierdzili wszyscy liderzy, oprócz szefa Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny. No i pytanie, co to na razie nie potwierdzenie, nie możemy mówić o nieobecności do godziny 14, jest jeszcze trochę czasu, wiele się może zmienić, no ale co na razie to potwierdzenie może sugerować i może znaczyć? Biorąc pod uwagę frekwencję zdarzeń, o których widziałem, że najpierw taką wersję kompromisu zaproponował przez Nowoczesnej, a została ona przyjęta, zaakceptowana przez marszałka Kaczyńskiego, to moim przekonaniem jest o tym, że jakieś rozmowy na ten temat już wcześniej były prowadzone. Być może były prowadzone właśnie w gronie tych dwóch stron, to znaczy z jednej strony Nowoczesnej, z drugiej strony rządzących. Natomiast dystansowała się od tego rodzaju porozumienia Platforma Obywatelska, uznając to, co powiedziałem, że to jest de facto przekreślenie tego głównego postulatu opozycji, który świetle okupacji w sali plenarnej. A panie profesorze, pana zdaniem, jeżeli rzeczywiście to jest ten scenariusz, który obserwujemy, może dojść do sytuacji, że do tego porozumienia rzeczywiście przystaną Kukiz 15, co nie będzie zaskoczeniem, PSL, co też chyba zaskoczeniem by nie było, i Nowoczesna, co moim zdaniem mimo tych gestów ze strony Ryszarda Petru dla jakiejś części wyborców Nowoczesnej pewnym zaskoczeniem może być, natomiast po drugiej stronie twardo pozostanie Platforma Obywatelska, licząc trochę na to, że w ten sposób niejako przejmie tą pozycję lidera opozycji walczącej z Prawem i Sprawiedliwością. No, jakoś udziela mi się chyba miejsce na dla mnie nie ma wątpliwości, że już tą główną wiodącą siłą opozycji jest Platforma Obywatelska, liderem opozycji. Ale czy w ten sposób Platforma i Grzegorz Schetyna będą chcieli tę pozycję ugruntować? Nie przystając do tego porozumienia? Troszeczkę inna jest sytuacja pana Petru w Nowoczesnej, trochę inna sytuacja Grzegorza Schetyny w Platformie. Platformie dały swego rodzaju, słabszą pozycję lidera, a silniejszą pozycję niektórych posłów.
tak zwana szachta rewolucyjna w Platformie dążyła do podtrzymania tego procesu, a początkowo jej lider Platformy się temu sprzeciwiał, dystansował się trochę od tego procesu. Natomiast teraz, kiedy osłabła pozycja Platformy, osłabła tam pozycja Nowoczesnej, to Platforma może sobie na więcej pozwolić w tym sensie, żeby pokazać, że to ona jest tą główną siłą antypisowską. Ale w ten sposób podnosząc swoje notowanie nie tylko wśród elektoratu, ale też podnosząc notowanie lidera Platformy wśród jego członków i oparcia. No to w takim razie nie sposób nie spytać o to, dlaczego w takim razie na porozumienie gra Ryszard Petru, tak wiele ryzykując. Myślę, że to jest dla szefa Nowoczesnej sposób na przykrycie z tego wypadu na Maderę, który miał miejsce do Portugalii, który miał miejsce w Sylwestra. Odwrócenie jak gdyby tego trendu zajmowania się tylko i wyłącznie tym tematem i kojarzenia